Świętego ja mam. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam chleb, prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba wstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Drogie siostry i bracia w Chrystusie Panu, tak się zdarzyło, że tutaj na początku sierpnia przypadają, można powiedzieć, imieniny parafii, czyli wezwanie naszej Matki Bożej Śnieżnej. Jak to się ma do tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi o chlebie eucharystycznym, o swojej obecności w Eucharystii, no właśnie w ten sposób, że Matka Najświętsza zawsze prowadzi do Pana Jezusa. Jeżeli ktoś oddaje cześć i kult Matce Bożej i koncentruje się tylko na niej i nie słucha tego, co Matka Boża ma do powiedzenia, no to jest w błędzie. Ponieważ ona w Kanie Galilejskiej powiedziała do uczniów: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Matka Boża zawsze prowadzi do Pana Jezusa. My dzisiaj czcimy naszą patronkę, Matkę Bożą Śnieżną. Jest wystawiona figura, jak mówił lektor Kacper, która kiedyś wędrowała również na procesjach, więc jest jakby inaczej niż w każdą inną niedzielę, bo właśnie dzisiaj oddajemy jej cześć. Skąd ten tytuł tutaj, można powiedzieć, tak daleko od Rzymu, bo niewątpliwie jest to nawiązanie do tej bazyliki większej w Rzymie, która została poświęcona właśnie w 432 roku, a więc jest jednym z najstarszych kościołów chrześcijańskich Rzymu. Kiedyś byłem w Kotlinie Kłodzkiej i to całkiem niedawno trafiłem na Górę Igliczną. Na tej Górze Iglicznej też jest kościół, właściwie kościółek poświęcony Matce Bożej Śnieżnej. Skąd się tamten tytuł wziął? Otóż ktoś przywiózł figurkę, właściwie nie figurkę, tylko płaskorzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręce i właśnie na tej górze, z której rozpościera się piękny widok na całą Kotlinę Kłodzką, również na masy śnieżnika, zawiesił na drzewie i po prostu sobie wisiała. Aż do czasu pewnej burzy, kiedy piorun szczelił w to drzewo, spalił to drzewo, ale figurka nie ucierpiała. Ludzie wtedy zorientowali się, że coś musi być na rzeczy, że to jest w pewnym sensie cud, no i wybudowali tam
kościółek drewniany, a z czasem pobudowano kościół murowany. Ludzie zaczęli schodzić się w to miejsce, a zwłaszcza młodzi ludzie, którzy nie mogli mieć dziecka, bo można powiedzieć, że ta Matka Boża właśnie patronuje tej sprawie. Wtedy zainteresowałem się, skąd się właśnie ten tytuł wziął i no, wynikało to z tego, że oto w roku 352 albo 358 papież Liberiusz miał sen, a jednocześnie ten sam sen miał patrycjusz Jan w Rzymie, gdzie Matka Boża powiedziała, że w miejscu, w którym dam wam znak, wybudujecie kościół. A patrycjusz Jan ze swoją małżonką również nie mogli mieć dzieci, zastanawiali się, że nie mają potomków, więc postanowił swój majątek przeznaczyć na jakiś zbożny cel. Okazało się, że w wyniku interwencji Matki Bożej te dzieci potem posiadali, ale z tej decyzji, że chce przeznaczyć na zbożny cel, jakby nie zrezygnował i właśnie za radą Liberiusza postawili na wzgórzu Kwilińskim ten kościół, ponieważ wydarzył się tego roku cud. Oto w środek lata, w gorące lato, spadł śnieg na owym wzgórzu i w ten sposób Matka Boża jakby wskazała miejsce, gdzie ma być oddawana jej cześć. Wtedy wywiązano się jakby z tego zadania, też postawiono skromny kościółek, a potem właśnie za papieża Sykstusa przebudowano ten kościółek na bazylikę, która zresztą potem w ciągu wieków też była wielokrotnie przebudowywana i jest tak zwaną jedną z czterech wielkich bazylik Rzymu. 5 sierpnia, kiedy to wydarzenie jakby nastąpiło, jest taki zwyczaj, że spod sufitu spuszcza się płatki białych róż na właśnie wspomnienie tej historii o tym, że w środku lata spadł śnieg. I dlatego Matka Boża ma właśnie taki tytuł Matki Bożej Śnieżnej. Można powiedzieć, że niewątpliwie wydarzył się cud. Oczywiście dla ludzi wierzących to jest bardzo wyraźny znak z nieba. Czy ludzie potrzebują takich cudów do swojej wiary? Nie, ponieważ sami z siebie wierzą. Można powiedzieć, że ten cud jest jakby potrzebny na zewnątrz, aby zainteresować nim ludzi, którzy może są nieco daleko, co się wydarzyło, żeby taki sygnał dać właśnie ludziom, którzy są oddaleni od Pana Boga, od Kościoła. Można powiedzieć, że Pan Jezus przez swoją Matkę przychodzi do wszystkich i daje nam znaki swojej obecności. Jedni oczywiście przyjmują to gorąco, a w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w takich czasach racjonalnych, kiedy wszystko próbujemy sobie wytłumaczyć, no powiedzą niektórzy, no to była pewna jakaś anomalia, a do tego historia z przeszłości, pewna półprawdy, jakiś mit, jakaś legenda, więc to pewnie nie do końca jest prawda. No takie cuda, można powiedzieć, dokonują się w dzisiejszych czasach, nie bez powodu są tak licznie rozsiane po całym świecie te różne sanktuaria, te miejsca, kiedy oddaje się cześć Matce Najświętszej i samemu Panu Jezusowi, ponieważ Pan Bóg czyni cuda. Oczywiście ktoś, kto jest niewierzący, mówi, że to są jakieś anomalie, to komuś się wydawało, to pod wpływem emocji mu się przewidziało i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zawsze tak było i tak będzie. Można powiedzieć, że te nasze czasy niczym się nie różnią od innych czasów, które były, bo ta historia wiary i niewiary to jest jak taka sinusoida, prawda? Kiedy wzmaga się jakby pragnienie Pana Boga, a z drugiej strony przychodzą czasy i może właśnie teraz takie przeżywamy, kiedy ludzie jakby tego przeżywanie tego Pana Boga jakby oddalają albo nawet traktują religię jako coś wrogiego. A Pan Bóg daje ciągle sygnały o tym, że jest pośród nas. I właśnie może, jak to się mówi, trzeba sięgnąć dna. Bo jeżeli człowiek odrzuca Pana Boga, odrzuca Jego łaskę, odrzuca Jego zasady, to można powiedzieć, staje sam na sam ze swoim grzechem. Staje sam na sam ze swoją słabością i można powiedzieć, że właściwie czyni sobie piekło na ziemi. I kiedy ogół społeczeństwa już tak zaczyna żyć,
no to może czasem orientuje się, że trzeba jakby coś zmienić, ponieważ idziemy w jakimś kierunku zagłady. Tak było w historii różnych cywilizacji, kiedy można powiedzieć zasady moralne, które nie obowiązywały, powodowały, że te cywilizacje po prostu przestały istnieć. Jeżeli dzisiaj mówimy o jakiejś cywilizacji Zachodu czy cywilizacji europejskiej, którą niektórzy się szczycą i ktoś chce ją budować bez Pana Boga, no to wiadomo, że prędzej czy później doprowadzi to do totalnej degrengolady i do totalnej destrukcji. I wtedy potrzebna jest owa reszta Izraela. Nie bez powodu dzisiaj słuchamy w tym pierwszym czytaniu, jak to Pan Bóg przez Mojżesza dał ludziom na pokarm mannę i przepiórki jako mięso. Bo to historia Izraela jest właśnie taką bardzo historią ludzkości w pigułce. Z jednej strony cieszą się, że należą do Pana Boga, że Pan Bóg daje im Boże przykazania przez Mojżesza, ale z drugiej strony nudzą się czekaniem na tą interwencję Pana Boga i lepią sobie złotego cielca, zaczynają oddawać cześć jakby innym bożkom, a potem znowu zwracają swoje serce, ale już nie wszyscy, tylko ci, którzy właśnie byli wierni do końca jakby Panu Bogu. I tak samo jest w historii, można powiedzieć, ludzkości każdego człowieka. Zawsze jest jakaś cząstka, może nawet mniejszość, która jest wierna Panu Bogu i ona staje się zaczynem właśnie czegoś nowego, kiedy ludziom już zbrzydnie właściwie to, co sami tworzą właśnie bez Pana Boga. Dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy jakby tą dobrą cząstką pozostali, bo mamy świadomość, że nie tylko mamy zbawić nasze dusze, ale również my mamy stać się w pewnym momencie świadkami wobec tych, którzy będą już gotowi uwierzyć Pana Boga, uwierzyć to, że bez Pana Boga, jak to się mówi, ani do proga, a więc, że bez Pana Boga właściwie życia sobie ułożyć nie można, bo to jest bardzo trudne i powoduje, że człowiek po prostu gdzieś tam krąży po manowcach zła. Dlatego, kiedy dzisiaj czcimy Matkę Bożą, to mamy przede wszystkim uwierzyć w to, że Pan Bóg z nami jest, że Pan Bóg znaje, że Pan Bóg daje nam takie, można powiedzieć, delikatne znaki swojej obecności, że mamy mimo wszystko, mimo że jakby większość pośród nas, gdzieś tam obok nas jest sceptycznie nastawiona, mamy trwać przy Panu Bogu, że jeżeli nadejdzie odpowiedni moment, żebyśmy stali się taką lampą świecącą w mroku dla tych, którzy są zdezorientowani w dzisiejszym świecie. I niech Matka Boża Śnieżna, która jest jakby patronką jakby tego cudu, właśnie tym cudom nawrócenia i życia w łasce Bożej nam i innym poprzez nas patronuje. Amen.